Dzień dobry, witam was serdecznie, Resi się kłania. Heńka Turenka, kanał, który od 2016 roku działa na internecie i niesie radość młodym osobom oraz niektórym starszym. Sam ją oglądałem jakiś czas temu i mam kilka rzeczy związanych z jej kanałem. Co to jest, to zaraz się dowiecie. Niemniej dzisiaj historia Heńka Turenka oraz pewne wyjaśnienie. Nie opowiemy sobie dokładnej analizy, tak jak to robimy w serii Kim Jest, a bardziej zastanowimy się, jaki Heńka Turenka miała wpływ na obecnego YouTube'a. Jaka jest, jaka była, co robiła. Powiem wam, że kanał Heńka Turenka jest o tyle ciekawy, że zaczniemy sobie od środka. Dlatego, że na pewnym etapie Heńka Turenka, czyli Lena Pachuc, wydała razem ze swoimi rodzicami dwie książki. Książki, nie książki, po prostu tak zwane zeszyty. Pierwszy z nich nazywał się Heńka Turenka Notatnik z pomysłami. I jest to typowy taki notatnik dla młodzieży i dzieci, w których można rozpisywać swoje pomysły razem z jej zdjęciami, różnymi myślami. Generalnie Lenka nam mówi o tym, co i jak. Czy jest to skuteczne? Być może. Dla młodzieży czy dzieci na pewno jest. Ale dla starszych ludzi ta książeczka jest już nieprzydatna. U mnie ona leży tylko dlatego, że należy ona do Lilijki, która jej używa bardzo aktywnie. Zresztą jej projekty o różnych rzeczy moja młoda Lilijka zapisuje właśnie w notatniku Heńki Turenki. Druga książka to się nazywa Lenka i Marcelek, Heńka Turenka, zabawy i sekrety. Gdzie Lenka znów nam daje możliwość uzupełniania tej książeczki. Te dwie książki są generalnie takie, że Lenka nam mówi, chodźcie, zróbcie to ze mną i działajcie dla siebie, a jednocześnie też ze mną. Jak więc widzicie, Heńka Turenka jest dość specyficzną personą. I należy powiedzieć jasno, że nie jest ona w żaden sposób personą złą. Jest po prostu dzieciakiem, który nagrywa. Z tego co pamiętam, możecie mnie poprawić, albo ty, Lenka, możesz to zrobić. Ma ona 14 albo 15 lat. Więc jest ona już typową nastolatką. Niemniej Lenka zaczynała jako typowe dziecko na YouTubie. Pod kontrolą rodziców nagrywała swoje vlogi i inne rzeczy. Dzięki temu poznawaliśmy, jak jej charakter zmieniał się przez ten czas. Oczywiście to, co widzimy na ekranie, jest Lenką, którą znamy teraz. Ale tak samo Lenka w okularach, którą znali ludzie z okręgu roku 2016, to Lenka w okularach i Lenka teraz to ta sama osoba. Różnica jest tylko taka, że teraz Lenka nosi soczewki, a w tamtym czasie nosiła okulary. Czy jest aktywna bardzo na YouTubie? O wiele bardziej na Instagramie, ale zaraz przejdziemy sobie do YouTuba, a Instagrama raczej nie będziemy ruszali, bo kto chce na Instagrama Lenki zajrzeć, ten łatwo ją może znaleźć. No i jesteśmy na jej kanale. Heńka Turenka. Ponad 1 000 000 subskrypcji. Bardzo znana youtuberka. Sprzed laty. Oczywiście pierwsze książki jej dostępne są na Allegro. Jak widzicie w banerze, Lenka bardzo aktywnie je reklamuje. To są te dwie książki właśnie. Czy wyda trzecią, nie wiadomo. Wiemy, co natomiast wiemy o Lence do tej pory. To, że kanał jest familijny, właścicielem i zarządcą kanału jest prawdopodobnie jej mama albo tata. Istnieją jeszcze dwa kanały, w których Lenka uczestniczyła, czyli Siema tu Marcel, który należy do brata Lenki,
oraz Pachuc Family. Niestety ten kanał, jeżeli na niego wyjdziemy, to 123 tysiące subskrypcji. Ten kanał został właściwie przez tą rodzinę porzucony. Ostatnie filmy były 2 lata temu, więc Lenka i jej rodzina zdają się bardziej inwestować w kanał Lenki oraz Marcela, którzy aktywnie prowadzą swoje social media oraz właśnie swoje kanały na YouTubie. Kanał na YouTubie Hejka tu Lenka jest dość aktywnym kanałem. Jak widzicie, macie tutaj link do Instagrama Lenki, więc znaleźć ją na Instagramie nie jest wcale ciężko. Ponad milion wyświetleń. Ponad miliard nawet. 3 grudnia 2016 roku kanał Hejka tu Lenka powstał. I jak widzicie, Lenka swego nagrywała od bardzo młodych lat. O, pierwsze filmy pochodzą sprzed ponad 7 lat i tak na dobrą sprawę od początku content, który Lenka generowała, był family friendly, więc nie można powiedzieć, że były tam jakieś dramy czy też zła atmosfera. Lenka raczej chciała trafiać do swojej publiki dość wesołym, zabawnym kontentem, w którym każdy mógł czuć się dobrze. Mógł się utożsamić z nią oraz w przeciwieństwie do bardzo ponurego świata rzeczywistego można było znaleźć u niej spokój. Spokój i harmonię. Przez z biegiem lat Lenka coraz bardziej się rozwijała. WOŚP czy inne tego typu wesołe kontenty generowały u niej mocne wyświetlenia. Oczywiście na pewnym etapie Lenka wreszcie pokazała się taka, jaką większość z nas ją pamięta. Czyli to, że nosi okulary, że miała wadę wzroku, ale nadal nie kończył się jej wesołe poczucie humoru, którym zarażała innych ludzi. No i mogliśmy ją zobaczyć taką, jaka była, jaki swój wizerunek generowała przez wiele lat. Oraz tak jak Julia Żugaj generowała bardzo duże wyświetlenia właśnie na radosnym, wesołym, dziecięcym kontencie. Z tą różnicą, że Julia Żugaj trafia do dzieci, a Lenka w tamtym okresie czasu była dzieckiem i nadal jest dzieckiem. Więc tutaj akurat możemy powiedzieć jasno, że Lenka raczej pokazywała siebie, pokazywała to, kim jest. I jasne, niektórzy mogą powiedzieć, że jej optymizm był za duży i można było powiedzieć, że jest trochę szalona, ale myślę, że Lenka generowała ten content w ten sposób specjalnie, aby widz mógł widzieć to, co jak ona widzi świat. Czyli na wesoło, w bardzo miłej atmosferze i razem z widzami generować to. Oczywiście lata mijały i Lenka zaczynała przybierać to, czym ją, skąd ją znamy, jaką ją znamy i taką, jaka była w rzeczywistości. Ja tylko mam nadzieję, widzowie, że ja nie dostanę praw autorskich, jak ostatnim razem w przypadku Julii Żugaj, że część mojego filmu została wykastrowana. Jeśli chodzi o Hejka tu Lenka, to możemy powiedzieć jasno, że jej kanał rozwijał się w sposób bardzo aktywny i nagrywała to, co było aktualnie na topie. Z tą różnicą, że większość youtuberów czasami przechodziła na fatalne
inną formę, na przykład pato streaming albo coś w ten deseń. Lenka przez lata zostawała tym, kogo wygenerowała na początku. I z biegiem lat ludzie widzieli ją jako ostoję tego, czym był YouTube sprzed lat. Tak naprawdę Lenkę możemy traktować jako dinozaura polskiego YouTube'a. Dlaczego? Dlatego, że Lenka z biegiem lat nie zmieniła kontentu. Podróże, różne vlogi, ciekawostki z jej życia, Q&A, to było to, co u Lenki mogliśmy zobaczyć. I przez całe lata widzieliśmy cały czas to samo. Gang świeżaków, w którego brałem udział jako były pracownik Biedronki, sprawiał, że Lenka też podchodziła do tego. A jak mówimy jasno, kontent Lenki był dość wesoły. Nie był on w żaden sposób wredny czy toksyczny. Lenka tak naprawdę generowała to, co przychodziło jej do głowy. I teraz cofniemy się, ale od najnowszych filmów. A konkretniej do filmu o 12 urodzinach Lenki. Jak widzicie, 2 lata temu, więc łatwo obliczyć, ile lat Lenka ma w obecnym momencie. Dziś, choć to nie jest w żaden sposób pewnik, bo w zależności od tego, kiedy to oglądacie, to teraz, jak o tym mówię, to Lenka ma 2 lata więcej, czyli 14 lat. Lenka była tak miłą i spokojną osobistością, że zyskiwała z biegiem lat nowych przyjaciół, którzy generowali wesoły content razem z nią. Więc teraz należy sobie powiedzieć, jaka Lenka jest z charakteru. Nigdy osobiście jej nie poznałem na, powiedzmy, na spotkanie autorskie z Lenką. Nie chodziłem, bo to nie mój typ contentu. Mój content to były gry i to było dla mnie no dosyć uciążliwe w tej dziedzinie. Ale na przykład Lilika swego czasu bardzo chciała pójść na spotkanie autorskie z Lenką. Niestety czas na mnie spasował, przez co nie mogła tego zrobić. A chciała pójść ze mną, więc no wiadomo, jak to się skończyło. Niemniej jednak to, co mogę powiedzieć, obserwując notabene właśnie po to, żeby przygotować się do całości, to postanowiłem obejrzeć kilka filmów Lenki. No to co możemy powiedzieć, to fakt, że Lenka jest wesoła, miła oraz świecąca dobrym przykładem dla swoich widzów. Nie stara się nigdy być pozerką, tylko pokazywać tak, jak zachowanie powinno się okazywać. Raczej nie traktuje ludzi przedmiotowo, tylko właśnie traktuje ich tak, jak sama chciałaby być potraktowana. To powoduje, że Lenka jest dosyć spokojną i miłą osobą. Tak naprawdę jej kilka ostatnich filmów to omówimy sobie 4 z nich na koniec, czyli ten, ten i ten. Oraz jeszcze jeden, jeżeli go znajdę. O, dobra, mamy. Po pierwsze, Typy przyjaciółek z Julią Żugaj. Lenka na pewnym etapie skrosowała się z Julią Żugaj, o której odcinek mogliście już zobaczyć u mnie na kanale. Był to pierwszy odcinek z serii Jaka jest? Jaki jaka jest? I pierwszy było Julii Żugaj, choć planowo miało być odwrotnie. Ale z powodu tego, że Julia Żugaj była osobą, o której dużo więcej wiedziałem, bo spotkałem ją osobiście,
to mogłem o niej zrobić więcej materiału. Ale jesteśmy o Lence. O materiale o Lence. Jeśli chodzi o Lenkę, to fajnym według mnie sposobem na działanie było zrobienie filmu o tym, jakie są typy osób. Tego typu filmy są ciężkie do realizacji. Są w tym przypadku, że ludzie są naprawdę różni i ciężko jest ich określić. Ale Lenka razem z Julią Żugaj odegrały tą sprawę rewelacyjnie. I można było dzięki temu wyciągnąć wiele na temat tego nauki. Właśnie to jest to, jaka jest Lenka. Lenka stara się świecić dobrym przykładem dla ludzi i pokazywać, że świat jest różny. Świat jest bardzo różny. I to powoduje, że tak naprawdę miło się ją ogląda. To samo się tyczy Julii Żugaj, tylko że content Julii Żugaj jest troszkę inny, bo Julia Żugaj głównie poszła w kierunku muzyki lub też na pewnym etapie gier komputerowych. Lenka raczej nie trzymała się na polskim YouTubie gier, choć gry były na pewnym etapie i w czasie początku kariery Lenki były głównym pierwowzorem całości, to Lenka raczej trzymała się twardo vlogów i tego, jak generowała tego. Drugim typem jej odcinków była poranna rutyna Lenki. Problem z filmami Moja poranna rutyna był taki, że rutyna każdego jest często gęsto zrobiona pod wyświetlenia. Co to znaczy? To znaczy tyle, że odcinki Moja poranna rutyna są reżyserowane. Dlatego, że raczej, aby pokazać poranną rutynę, trzeba byłoby nagrywać na spontanie. To jest niemożliwe. Dlatego, że każdy się stara jak najlepiej wypaść przed kamerą. I stworzenie o porannej rutynie filmu bywa dosyć kontrowersyjne w świecie YouTuberów. Aczkolwiek u Lenki, jak widzimy po wyświetleniach, raczej czy też po jej ilościach łapek w górę i w dół, to Lenka raczej jej poranna rutyna w USA dosyć fajnie wypadła jak na odcinek na takie tematy, ponieważ, no jak mówiłem, tworzenie odcinków o porannej rutynie jest dosyć kontrowersyjnym tematem. I ostatnie dwa odcinki to znów typy, ale tym razem typy przyjaciółek na nocowance, nie? Czyli właśnie. Na tym odcinku chcę zwrócić Wam uwagę na to, że jeśli chodzi o tytuły odcinków Lenki, to są one dosyć takie zwariowane, pełne błędów ortograficznych, ale popełnianych świadomie. Dlatego, że Lenka raczej stara się nam pokazać swoje wesołe podejście do życia oraz to, że tak naprawdę jej tytuły są dla nas. Dla ludzi, którzy się pokazują na jej kanale. Każdy jest mile widziany. Komentarze zresztą mówią same za siebie. Więc odpowiedzieć sobie należy, jaka jest Lenka. Tak naprawdę przy tworzeniu razem z innymi YouTuberkami czy też osobami możemy powiedzieć dość jasno, że Lenka jest tobą. Jest tobą. Jest osobą, która ogląda. To jest zwykła dziewczyna, która nagrywa, bo to lubi. I czy tak naprawdę różni się ona czymkolwiek od innych osób? Według mnie raczej nie. Jest to osoba, z którą sami jako ludzie możemy się utożsamić,
ponieważ nie różni się ona wiele od nas wszystkich i pokazuje zarówno problemy, jak i też zalety życia oraz to, co o danej sytuacji myśli. Jej przemyślenia lub rzeczy są dosyć pouczające i bardzo wiele osób może wyciągnąć dużo nauki od samej Lenki. Ja sam powiem wam szczerze, że kiedy zacząłem analizować Lenkę, to czasami zdarza mi się popatrzeć na jej filmy i pomyśleć: o, tu zrobiłem coś źle, albo tu zrobiłem to dobrze, a to źle. Dlatego nawet my, stare dinozaury YouTube'a, możemy od niej wyciągnąć wiele nauki oraz to, co należy zrobić w danych sytuacjach. Lenka jest i była osobą, która zmieniła YouTube'a na lepsze oraz osobą, która sprawiła, że jesteśmy w tym miejscu YouTube'a, w którym znajdujemy się w tym momencie. YouTube bez Lenki, tak jak bez The Potion Girl, byłby nudnym miejscem. Lenka tak naprawdę wprowadziła masę energii, pozytywnej energii do świata, którego znamy. I tylko należy się cieszyć, że ta dziewczyna dalej nagrywa, że dalej jest z nami i że przekazuje nam radość z życia, którą wnosi od siebie do świata, w którym się znajduje. Jestem prawie pewny, że bez Lenki YouTube byłby bardzo nudnym miejscem. A sama Lenka, pozytywna pani, pozytywna energia, będzie przekazywała nam dalej swoją radość z życia. I należy się cieszyć, że tu jest z nami. I co najlepsze, niech nam trwa jak najdłużej, jak najwięcej i oby pozostała z nami na bardzo długo. A wy, widzowie, co sądzicie o kanale Hejka tu Lenka? Według mnie to, że kanał powstał, było genialnym pomysłem. Ta dziewczyna była stworzona do YouTube'a. A co do jej samej, charakter Lenki pozwala jej znaleźć masę wsparcia na YouTubie oraz radości, którą generuje dla nas wszystkich. I myślę, że jaka ona jest, przede wszystkim bardzo jest pozytywną postacią, która unikała dram, która rzadko brała udział w dramach, jeśli w ogóle miała taką rzecz, chyba że można zapytać Zebo, bo on chyba raz zrobił odcinek, ale nie obejrzałem go do końca, więc nie wiem, czy Hejka tu Lenka miała jakąś dramę. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli wiecie coś na ten temat, ale myślę, że ten kanał był potrzebny YouTube'owi i mam nadzieję, Lenka, że będziesz dalej przekazywała ludziom radość, jak robisz to do tej pory. To wszystko, co mam do powiedzenia w tym temacie. Jak więc widzicie, Hejka tu Lenka to bardzo ciekawy przypadek youtuberki, która działa od długiego czasu na platformie YouTube. Należy się cieszyć, że jest z nami oraz że generuje ona taką radość, jaką do tej pory miała. Link do jej kanału wrzucę w opis i mam nadzieję, że nie dostanę blokady na publikację tego filmu. Lenka, jeśli to oglądasz, wszystko, co miałem zamiar powiedzieć, zrobiłem to na, po pierwsze, a prośbę Lidiki.pl, youtuberki, którą możesz znaleźć w, na mojej głównej stronie, b, aby trochę nakreślić temat, i c, aby przedstawić moje stanowisko. Mam więc nadzieję, że wszystko ładnie i klarownie żeśmy sobie, widzowie, też opisali. A wy co myślicie o Lence? Jest tutaj jest pozytywną personą czy negatywną? Co o niej sądzicie? Myślę, że poruszyliśmy dość ciekawy wątek,
który mam nadzieję, że rozwiniemy razem w komentarzach oraz na innych filmach, jeśli będziecie chcieli następne filmy z tej serii. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Widzimy się jutro na Life is Strange. Trzymajcie się, hej hej, papatki.